na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Klimek, gratulacje. Ja jestem zaskoczony pozytywnie tym ósmym miejscem, ogólnie tym weekendem, bo nie wiedziałem, czego się spodziewać, a widać, że coś drgnęło. Ja też jestem pozytywnie zaskoczony. No drgnęło, te skoki naprawdę były tutaj w Courchevel. Może treningowe nie wychodziły po mojej myśli, ale skoncentrowałem się i skumulowałem całą energię na konkursowych, więc fajnie udało się skoczyć dwa równe skoki i to jest najważniejsze. Nie pierwszy raz tutaj we Francji się widzimy. Tym razem bardzo pewny siebie, tak mi się wydaje, jesteś. Znaczy pewny siebie, no... czy ja wiem, no normalny jest. O to chodzi, żeby normalnym być na skoczni. Rok temu, pamiętam, był duży problem z timingiem na progu o tej porze roku. Jak to teraz wygląda? No dziś nawet spóźniłem, jak w tamtym roku było zawczas. No to tutaj dzisiaj się dość mocno zdziwiłem, bo dawno nie poczułem coś takiego, że narty aż mi tak zafalowały i trener Titus mówi, że był lekko spóźniony, więc dla mnie to jak najbardziej korzystniej jest spóźnić niż się zawczas odbić. Teraz czołowa dziesiątka Grand Prix, niedawno podium memoriału olimpijczyków w Szczyrku. Jak to było od początku tego lata? Od razu zatrybiło? Ja jestem taki letni zawodnik. Później przychodzi zima, to jak nie wiem, jak niedźwiedź. No nie wiem, kiedy zerkam w twój dorobek, to tam jest medal Mistrzostw Świata zimowych. No jest, śmieję się oczywiście. Nie no, lato mi sprzyja, lubię też ogólnie skakać w takich temperaturach bardziej pokojowych niż gdzieś tam w innym Tagile po minus 30, smark w nosie zamarza, to tak za bardzo nie. Ale no miejmy nadzieję, że i lato będzie dobre i przyszła zima też przyniesie owoce ciężkiej pracy. Courchevel to w ogóle takie chyba zawody niepowtarzalne, piknikowe bym powiedział. No tak, no jest... zawsze tutaj kojarzę ten wyjazd do Courchevel jak do takiego miejsca gdzieś, takiego właśnie super gdzieś, kurort narciarski i to też powoduje takie, że te widoki ładne są i to powoduje też takie rozluźnienie u mnie i dobre nastawienie do konkursu. Powiedzmy sobie szczerze, są dużo brzydsze miejsca na mapie skoków. Za tydzień Szczyrk, jestem przekonany, że tam ciebie zobaczymy jako jednego z liderów, no bo przecież Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Grzyła, Paweł Wąsek, oni w krajówce pojadą, no punktów nie mają w generalce, a ty gdzieś tam z Olkiem będziesz już pod koniec startówki. No tak, no myślę, że na pewno wystartuję i pokażę się z dobrej strony. Na to liczymy i czekamy. Dzięki. Dzięki.